Autorski pomysł stworzenia bloga i vloga powstał w 2017 roku. Hop Cup to komenda z werwą podawana w tańcu góralskim przy zmianie kroku czy figury, oznaczająca przytup. To właśnie zmiana na pewnym etapie życia dwóch góralek, Agnieszki Gąsienicy-Giewont oraz Joanny Łapki, zdeterminowała powstanie nowoczesnej formy przekazu. Piękne. Prawda? Kawałeczek starego świata przeniesiony na śku. To się kiedyś śpiewał ze wce, co by mu pomalować świat. Znacie tą nutę? A może pomalujemy razem kawałeczek pasego świata. Takie rzeczy i no z hopców! Blog i vlog mówią o miejscu położonym na południu Polski w szerokim kontekście kulturowym, przyrodniczym, turystycznym i rekreacyjnym. Nie jest obiektywny, ponieważ prowadzą go dwie kobiety kochające ziemię, na której się wychowały, wzrastały, dojrzewały, a teraz na nowo i po swojemu chcą opowiedzieć o tym, jak piękne i cenne jest Podhale. Przede wszystkim zawsze chciałam robić to, co kochamy. Ja kochamy góralszczyznę, Podhale i wszystko, co z nią związane. I tak jak gdyby dużo czytajemy w internecie o blogach, o vlogach, śledzimy niektóre i nagle stwierdziły, że no tego oni ma na Podhalu i że fajnie by było zrobić właśnie blog i vlog o Podhalu i pokazać, jak wygląda ten przepiękny region, ale nasymi góralskimi łodzami. No i do tego też myślę, że chciałem po prostu dobrze się bawić i troszeczkę rozwijać swoje pasje. Kochamy naszą gwarę podhalańską i takie my miały dosyć bardzo no wartku do takiego założenia, co by go dać właśnie naszą gwarą podhalańską. Po to, żeby ją kultywować, po to, żeby ją promować, żeby ona zyła, bo ona zyje w naszych chałupach, na naszych dziedzinach, ale też żeby no, zaistniała w internecie, bo wiadomo, że teraz to jest taki nośnik masowego przekazu, media społecznościowe. No, rzadko my się zgadały, zresztą wcześniej my też pracowały przy różnych wydarzeniach na Podhalu jako konferencjerki, a potem też przy Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. No i co? No i dobrze się nam współpracowało. Postanowiliśmy, że przeniesiemy to na taki grunt prywatny, no i na taką wspólną pasję. Nieco ryzykowna myśl mówienia o Podhalu przez Podhalan po góralsku i z pasją jest weryfikowana przez czytelników i widzów. Jeden z filmików lokalnych przewodniczek po podhalańskim świecie ma już ponad 1 000 000 odsłon w sieci. Gwara jest trochę tak pośrednio, bo rzeczywiście robimy odcinki o słówkach góralskich, tłumaczymy tak z przymrużeniem łódzka, kafeckę, ale to jest tak pośrednio, bo często jest tak, że mamy jakiś temat, który po prostu godzimy w gwarze, dzięki temu ta gwara jest bardziej żywo. Ale mamy i kulinarne, i mamy o stroju, i o jakichś tradycjach. Staramy się bardzo szeroko patrzeć na temat Podhala, ale też słuchamy tego, co ludzie chcą uwidzieć, bo nierozumno spotykajmy, gadajmy, słuchajcie, bo nagrajebyście to i to, bo ja nie wiem, jak się to robi. No i wtedy jest burza mózgów, myśl i staramy się też no, odpowiadać na to, o co proszą no, nasi odbiorcy. Chcemy też wspierać właśnie takie wydarzenia lokalne. Czemu nie? To jest ważne, żeby doceniać to, co się ma lokalnie, to, co się ma tu, to, co się dzieje tu i teraz. Myślimy, że to jest taki fajny sposób, bo teraz no jednak czytanie takich tradycyjnych gazet, troszeczkę jednak widzimy, że odchodzi do lamusa, wszystko się przenosi w internet. To czemu mają nasi ludzie tu nie dostać informacji, albo relacji, albo zapowiedzi, albo mają się czegoś i nie dowiedzieć. Oczywiście nie konkurujemy w żaden sposób z mediami tradycyjnymi tutok, natomiast blogi, vlogi cieszą się teraz z niezwykłą popularnością na świecie, w Polsce. To czemu to z tego nie robi na Podhalu, które jest bardzo bogatym regionem, dużo się dzieje, jest ogromne bogactwo ludzi, no i tych wszystkich komponentów właśnie tej kultury. Malo, że używali żywego, czerwonego, zielonego i niebieskiego. Pastele były dla nich za nudne. Góralki poruszają wiele ciekawych tematów i zestawiają je w nietypowy sposób. Dzięki blogowi można się dowiedzieć m.in. czy folk jest w stanie dorównać Gucciemu. Obie panie lubują się w tradycyjnym stroju góralskim. Zamiast nowej pary jeansów czy płaszcza, wolą zainwestować w spódnicę tybetową albo też jej gorset.
Niestety codzienność odbiera nam możliwość ciągłego noszenia odzienia góralskiego, stąd też jedynym ratunkiem pozostaje dla nich nowoczesny design modowy, czyli odzież w stylu folk. Góralki na co dzień są przyjaciółkami. Wspólnie spędzają wiele czasu i tworzą. Czekamy na kolejne inspirujące tematy. Warto zejść z utartej ścieżki, gdy szukamy inspiracji. Ważne jest przecież nie tylko zdobycie szczytów, ale także przebyta droga i zdobyte nowe doświadczenia. Hop, cup! A, już miała śmiać. Dobra, jestem. Nie, nie dobrą, jest, nie jesteś w stanie. Nie, dobrą, tu patrzę.